Dobry wieczór Państwu. To nasza wspólna czwarta akademicka dobranocka. Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo zaproszenie na kolację. Przy czym najpierw musimy ją przygotować, a więc będziemy mieli chwilę czasu, aby porozmawiać o gałęziach prawa. Czym zatem są gałęzie prawa? Gałęzie prawa to pewne grupy norm. Dlatego, że cały system prawa jest zbiorem i w obrębie tego zbioru występują podzbiory. Właśnie te podzbiory to gałęzie prawa, a więc grupy norm, które regulują zbliżony do siebie rodzaj stosunków społecznych. Pomiędzy zatem poszczególnymi gałęziami zachodzą określone różnice, przy czym są i takie, które trudno jednoznacznie zakwalifikować. Pierwszym takim, można powiedzieć, pierwotnym sposobem dzielenia gałęzi prawa jest podział na prawo publiczne i prywatne. Podział na prawo publiczne i prywatne dokonywany jest według Ulpiana, rzymskiego prawnika, którego dzieła stanowiły podstawę późniejszej kodyfikacji prawa rzymskiego za czasów Justyniana I Wielkiego w digestach justyniańskich. Podział na prawo publiczne i prywatne to w szczególności podział, który dotyczy tego, że prawo publiczne ma realizować interes publiczny, czyli interes państwa. Prawo prywatne to w szczególności ta część prawa, która reguluje stosunki pomiędzy obywatelami. Będzie to dotyczyło w szczególności stosunków o charakterze majątkowym. A zatem w obrębie prawa publicznego możemy mówić o prawie konstytucyjnym, następnie prawie administracyjnym, które jest ramieniem prawa konstytucyjnego, czy prawie karnym. Przykładem natomiast prawa prywatnego jest w szczególności prawo cywilne. Inny podział to podział na tak zwane prawo materialne i prawo formalne. Prawo materialne to ta część prawa, która reguluje uprawnienia i obowiązki obywateli czy innych jednostek, osób prawnych na przykład, czy jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Natomiast prawo formalne to jest to prawo, które pozwala te uprawnienia i te obowiązki zrealizować. Chciałby się powiedzieć, że prawo odzwierciedla człowieka, a więc tak jak ciało i ruch. Prawo materialne jest zatem tym ciałem, ale żeby wprawić je w ruch, trzeba zastosować przepisy prawa formalnego, tego prawa innymi słowy proceduralnego. Proszę zatem zwrócić uwagę, że przykładem prawa materialnego może być na przykład kodeks cywilny, kodeks karny, przykładem prawa proceduralnego, kodeks postępowania karnego, czy na przykład kodeks postępowania cywilnego. No i możemy jeszcze mówić o podziale na prawo międzynarodowe, w szczególności to publiczne i to prywatne. Prawo międzynarodowe publiczne, ono dotyczy generalnie instatu nastendi, czyli układu międzynarodowego pomiędzy państwami, jako podmiotami sceny politycznej, czy także i organizacjami międzynarodowymi. W prawie międzynarodowym publicznym główną rolę bowiem odgrywają umowy międzynarodowe oraz także w pewnym zakresie zwyczaje. Prawo międzynarodowe prywatne jest częścią prawa wewnętrznego państwa i reguluje, chciałby się powiedzieć, sytuację, jak zachować się, kiedy jednym z elementów jest element właśnie międzynarodowy, kiedy dochodzi do kolizji prawa wewnętrznego krajowego z innym wewnętrznym porządkiem innego państwa. Pamiętajmy zatem, że podział na gałęzie prawa to kwestia pewnej konwencji. Graficznie mógłbym pokazać to w ten sposób, jak kawałki pizzy, które stanowią poszczególne gałęzie prawa. Mogę mówić o prawie cywilnym, prawie karnym, prawie administracyjnym, prawie pracy, prawie rodzinnym. Podziały mamy o charakterze rzeczowym. Prawo kosmiczne, prawo lotnicze, prawo bankowe itd. Jak powiedziałem, jest to kwestia pewnej konwencji. Ktoś powie tak, prawo cywilne sensu largo, a ktoś powie nie, musisz dokonać pewnych dalszych podziałów. Prawo cywilne sensu stricto i na przykład prawo handlowe, które ze względu na profesjonalizację tego obrotu handlowego wymagało dalszej specjalizacji. To prawo handlowe powstało głównie na bazie klasycznego prawa zobowiązań, można powiedzieć w czasach późnego średniowiecza. W sytuacji, gdzie we Włoszech, na tamtych terenach powstał handel na skalę ponadlokalną i to wymusiło prowadzenie go przez profesjonalne podmioty i tworzenie profesjonalnych norm prawnych.
Ale ktoś powie, nie, a może jeszcze dalej ten podział powinien przebiegać. Niech będzie to na przykład tak zwane prawo własności intelektualnej, które jest bardzo charakterystyczne ze względu na przedmiot ochrony, jakim jest twórczy wyraz działalności człowieka, czyli utwory. Prawo ochrony własności intelektualnej zawiera w sobie na przykład prawo własności przemysłowej, a więc także patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, know-how, prawo pracy. Prawo pracy, które rodzi się w związku z rewolucją przemysłową, z ograniczaniem czasu pracy dla dzieci i kobiet, co miało miejsce w 1802 roku, czy powstaniem inspekcji pracy 1833, czy rozwojem ubezpieczeń społecznych w Niemczech w okresie od 1883 do 1889. Jako samodzielna gałąź prawa powstała ona głównie po I wojnie światowej. Ale to także, jak powiedziałem, prawo rodzinne, czy kolejne te gałęzie, jakie możemy wyróżnić. Są oczywiście takie gałęzie prawa, które mają w sobie elementy transgraniczne. Niech takim przykładem byłoby na przykład prawo zamówień publicznych, które jednocześnie ma elementy prawa prywatnego i elementy prawa publicznego. Jak mówiłem, zatem podziały prawa to kwestia pewnej konwencji. Nie ma jednego ustalonego, obowiązującego modelu. Pizza jest już w piecu, a więc mogę na nią poczekać z lampką wina. Ten płaski drożdżowy placek focaccio był znany już w starożytności. W starożytnym Egipcie był wykorzystywany jako środek płatniczy, natomiast w starożytnym Rzymie była przyprawiana ziołami i serem. Po raz pierwszy to słowo pizza występuje w dokumencie w 997 roku, natomiast po pojawieniu się pomidorów, które trafiają do Włoch po odkryciu Ameryki, są one wykorzystywane do przyprawiania pizzy. Nawet mówi się o trójkolorowej fladze Włoch jako połączeniu mozzarelli, pomidorów i bazylii. Pierwsza pizzeria powstała w Neapolu w XVIII wieku, w 1889 roku. Pewien kucharz, Raffaello Esposito, dedykuje rodzaj pizzy powstały z połączenia mozzarelli i pomidorów królowej Małgorzacie Sabałckiej. Od tej pory ten rodzaj pizzy nazywany jest margheritą. Z Neapolu w XIX wieku, z końcem XIX wieku, pizza trafia do Nowego Jorku. Natomiast z południa Włoch na północ trafia ona właściwie i staje się popularna dopiero po II wojnie światowej, a to w związku z emigracją robotników na północ Włoch w tym okresie. We Włoszech mówi się w szczególności o dwóch rodzajach pizzy, neapolitańskiej i rzymskiej. Rzymska jest gruba, 2-3 cm, neapolitańska bardzo cienka, 2-3 mm i niekoniecznie ma zaokrąglone brzegi. Ale czuję, że chyba powinienem już pójść i wyciągnąć ją z pieca. Moja margarita jest już gotowa. Proszę mi uwierzyć, pachnie cudownie. Teraz będę mógł się głęboko wgryźć w temat i przeanalizować przy kolacji raz jeszcze gałęzie prawa. Bardzo dziękuję Nikodemowi, bez którego zrealizowanie tego odcinka byłoby niemożliwe. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Thank you.